W ubiegły czwartek zrobiono pierwszy, ale za to spory krok w kierunku porozumienia między prezydentem Legionowa i częścią Rady Miasta, a czytelnikami protestującymi przeciwko likwidacji filii nr 1 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Debatę o przyszłości czytelnictwa zorganizowano w trakcie posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Legionowo. Mam nadzieję, że dzisiaj na tej debacie odpowiemy sobie wspólnie na to pytanie, w jakim kierunku ma zmierzać rozwój czytelnictwa, jak doprowadzić do tego, żeby książka była blisko, czy podejmować współpracę z powiatem. Bo biorąc pod uwagę to, że legionowscy radni raczej swojej uchwały intencyjnej nie zmienią, ratunkiem dla filii może być przejęcie jej przez starostwo powiatowe. Pomysł takiego rozwiązania pojawił się na jednej z letnich sesji Rady Powiatu. Analizowaliśmy z radnymi możliwość złożenia daleko idącej propozycji władzom miasta odnośnie wydzielenia z Biblioteki Miejskiej i Powiatowej samodzielnej, samorządowej instytucji kultury, której głównym trzonem byłaby Biblioteka Powiatowa. Wraz z budynkiem i całym księgozbiorem obecnej filii nr 1 ten pomysł zyskał akceptację protestujących czytelników. Inne, tak jak na przykład zatrudnienie moderatora do prowadzenia dyskusji, już niekoniecznie. Po burzy oklasków, z jaką spotkały się te słowa, oraz po wypowiedziach jeszcze kilku innych osób, które podważały zasadność zatrudniania moderatora, dalszym prowadzeniem dyskusji zajął się przewodniczący komisji. Nie był to zresztą jedyny błąd, do jakiego w trakcie debaty przyznali się przedstawiciele władz miasta. Dzisiejsza komisja, dzisiejsza debata, ale i cały spór wokół tej sprawy przekonuje mnie do tego, że popełniliśmy błąd w komunikacji z mieszkańcami. Którego naprawienie nie będzie proste. Emocje, które narosły wokół pomysłu likwidacji filii nr 1, jest bowiem trudno ostudzić. Trzeba się z nami komunikować, trzeba się pytać, prosić, wzywać. Od tego jesteśmy. My was żeśmy wybierali 4 lata temu i za rok będziemy wybierać. W toku dyskusji mieszkańcy m.in. zarzucali władzom miasta oraz samej dyrekcji biblioteki brak koncepcji rozwoju czytelnictwa i pomysłu na funkcjonowanie placówki. Dlaczego pani dyrektor biblioteki, pani Masia Kalunka, była inicjatorem i wystąpiła z pismem do władz regionowa w celu likwidacji tej filii? Jeżeli nawet spada to czytelnictwo, to nie chodzi o to, żeby te instytucje biblioteki likwidować, tylko raczej pozyskiwać czytelników. Czytelnicy z filii nr 1 obawiali się także tego, czy 1 października nastąpi jej zamknięcie. Zastępca prezydenta uspokajał. 1 października... Dlatego, że Rada jak na razie podjęła jedynie uchwałę intencyjną. W związku z tym prezydent nie ma tu żadnego pola do działania w tym zakresie. Po 4-godzinnej dyskusji radni przyjęli wniosek o upoważnieniu prezydenta do rozmów ze starostą w sprawie utworzenia w obecnej filii nr 1 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie nowej powiatowej instytucji kultury. Ustalono również, że odbędą się kolejne spotkania i dyskusje, by wypracować wspólnie dokument określający, jak będzie przebiegał rozwój biblioteki.